Może nie na taką skalę. Może nie trzeba będzie przelewać krwi, chociaż nigdy nie wiadomo. Czasy są, jakie są. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Ale musimy być przygotowani na dawanie świadectwa. I właśnie dzisiaj usłyszymy za kilkanaście minut świadectwo człowieka, który od 23 lat jest trzeźwy. Jego życie wcześniej było życiem takim, jakie pędzą nasi siostry i bracia, których nazywamy uzależnionymi. Dzisiaj gromadzimy się po to, aby ich wspomóc, aby ich umocnić w tym dźwiganiu się z uzależnienia, z nałogu. I właśnie na to nasze dzisiejsze spotkanie, na tę Eucharystię, a potem na spotkanie po mszy świętej przybył Pan Bogdan. Trzeźwy alkoholik. Od 23 lat żyjący w trzeźwości, idący w kierunku trzeźwości. Człowiek, który na nowo odkrył w swoim życiu Boga, wiarę w Boga, sens swojego życia, sens bycia trzeźwym. I dzisiaj da świadectwo. Powie o tym, jak było w jego życiu, co się stało, że było jak było. I powie o tym, w jaki sposób udało się odbić od dna i iść ku górze. Ku górze, którą nazywamy Bogiem. Ku górze, którą nazywamy życiem trzeźwym. Na pewno nie było łatwo. I nie jest łatwo. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Ważne jest to, kochani, że trwa. I chcę was wszystkich zaprosić, nie tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w modlitewną grupę wsparcia, ale wszystkich obecnych, aby właśnie pozostać na chwilę jeszcze w mszy świętej i wysłuchać tego świadectwa człowieka, któremu się udało. Któremu się udało. My byśmy chcieli, aby nasi bliscy, krewni, znajomi, przyjaciele, którym się życie poplątało, żeby im się też udało. Bogdan jest człowiekiem, który właśnie jest, można powiedzieć, dowodem na to, że może się udać. I jeszcze jedna rzecz. Chcę mu z tego miejsca podziękować bardzo. Owszem, za wczorajszą obecność w Kościele Świętego Idziego i dzisiaj tutaj u Matki Bożej Anielskiej, ale chcę mu podziękować za to, że udało się nam stworzyć zakończenie grupę AA. Zresztą on o tym powie nieco więcej, ja nie będę uprzedzał. Ja chcę was tylko wszystkich właśnie zaprosić na to, aby wysłuchać tego świadectwa, świadomi tego, że wszyscy mamy być świadkami dobra, miłości, świadkami Jezusa Chrystusa. A teraz z wiarą i pewnością złóżmy na ołtarzu Pańskim nasze prośby.